Kilka dni po wyborach, a wizerunki kandydatów startujących w nich dalej wiszą na przystankach, słupach, ogrodzeniach i drzewach. Powinny jednak one zniknąć do 9 listopada. Jeżeli Komitet Wyborczy w terminie 30 dni nie uprzątnie tych plakatów, wójt, burmistrz na swój koszt winien to uczynić, a oczywiście w stosunku do pełnomocników Komitetów Wyborczych, których te plakaty usunął on sam, to znaczy nie on sam osobiście, lecz jego służby, no, ma ich obciążyć kosztami właśnie usunięcia tych materiałów. Choć jak pokazuje życie, komitety wyborcze wcale nie liczą się z kosztami prac porządkowych, którymi później zostaną obciążone. Być może się okazać, że święta Bożego Narodzenia będziemy mieć w ładzie i w porządku. Bo dobrym obyczajem jest, aby zawsze po sobie sprzątać, a ci, którzy plakaty wieszali, powinni wykazać się podobnym zaangażowaniem jak przed wyborami, kiedy pod osłoną nocy przyklejali plakaty wszędzie tam, gdzie się tylko dało. Józef Budacz, TV28.